Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Titan Great The Fall of Avalon. No słuchajcie, co, no kontynuujemy naszą przygodę. Kontynuujemy, o Jezus, dobra, bym się zdupcył na dół. Kontynuujemy naszą przygodę. Ej, tu jakaś wioska jest? Tam ludzie normalnie stoją, co jest? Ej, ale... Dobra, po tej stronie kolizji nie ma, ale po tej stronie kolizja jest, to jest ciekawe w sumie. Czyli co, po tej stronie mogę spać i nic mi się nie stanie? Wiecie co, nie chcę chyba tego testować, ale jako, że idziemy dalej z fabułą, a widzę, że fabuła Rogów Południa jest tutaj na opuszczonej twierdzy, którą nomen omen już odwiedziliśmy, no to co, no to się teleportujemy, nie? Cyk, pyk, nie ma sensu czekać, zastanawiać się, myśleć. Jest i nasza opuszczona twierdza i jest jakiś chojrak, oszalały piechur. Oj, a ja kucam, dobra, panie piechur. O! Dobra! O kurwa, jacy oni twardzi są, co jest? No oj, ty chyba cię grzeje, że ty będziesz mi tu potki pił, ty! Cymbale! Jeden z drugim. Dobra, jest przypał. Ała! Dobra. Dobra, gościu, bo mnie zdenerwowałeś już, nie? Masz w łeb. Dobra. No nie zdążyłem zablokować, no chodź, chodź. Dobra, blok, cyk, pyk, żegnam pana. Dobra, co pan masz? Gladiusa, nic ciekawego poza tym. Jezus, jak dobrze, że ja mam... te hełmy. To wszystko inne... Oła! No przestań do mnie strzelać, gnoju. Ej, ja nie mam medów żadnych. Kurwa, nie mam żadnych medów, a ja tu przyszedłem się bić, nie? Super sprawa. To cały ja przecież. Dobra, łap na łeb. Łap na łeb. Dobra, i żegnam pana. Noż kurwa, ile HP człowiek już mi zabrał. Noże do rzucania. Nie mam żadnej mikstury, nie? Żadnej. Żadnej. Trafiłem go? Chyba nie. Ty, no dobra, te strzały wszystko fajnie, ale trochę za mało zadają. Ole, go zablokowałem idealnie. Ej, dobra, oni są twardzi faced, nie? Drewniana strzała. Ty, ale wydaje się, że tutaj są całkiem niezłe te rzeczy z nich. Tylko trzeba by było to pozbierać. No problem główny jest taki, że nie mam niczego, czym mogę się wyleczyć. Więc musimy się cofnąć w jakieś miejsce, w którym jest ognisko. Tylko kurna, gdzie tu jest jakieś ognisko, nie? To jest dobre pytanie. Na cmentarzu było, na cmentarzu było. Jeśli dobrze pamiętam, było na cmentarzu, więc cofnijmy się na cmentarz. I trzeba sobie upichcić jakiegoś żarcia. Bo się zrobiło leciutko przypałowo, powiem wam. Leciutko przypałowo się zrobiło. Aha, jest ognisko, ale nie... No to jest pięknie, szczerze mówiąc. Skoro jest ognisko, ale ja nic za nim nie mogę zrobić. To jest super, bym powiedział. To jest super. Jeszcze gdzieś tu było jakieś ognisko, na którym mógłbym. A, tylko tutaj są nieumarli. Dobra, trzeba się cofnąć jednak, wiecie? Jednak trzeba się cofnąć, cofnijmy się na Rogi Południa. Bo no... kurwa, no zginiemy jak... No zginiemy jak nic nie zrobię, nie? Dobra, co masz do handlu? Zmylenie, to mnie nie interesuje. Kurna, ona nie ma nic ciekawego, nie? To jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, jest garnek, jest kocioł. To sobie tak, losowe składniki. Kurna, szkoda, że nie mam z tych losowych składników, bo tak, to mi będzie losowo rzeczy dawać, nie? Ale dobra, no zróbmy z tych losowych, no już trudno. Jakieś tam potrawki przecież będziemy mieć, nie? Najważniejsze przede wszystkim, żeby mieć tego, uwaga, uwaga, dużo. Żeby mieć tego dużo, żeby dawało to faktycznie jakieś pożywienie.
Ej kurna, ile ja tego robię? Ile mam jeszcze tych rzeczy? Ja pierdolę, ja mam tego tyle, że mogę sobie tych potrawek zrobić ile chcę dosłownie, nie? Ale dobra, bo gotowanie tym sposobem też wbijamy, więc nie jest źle. I przede wszystkim daje nam takie, które przywracają po 30-20, a nie po 5-10, więc na pewno to będzie in plus. Także spokojnie, spokojnie, słuchajcie, damy radę. Szkoda, że nie ma opcji wytwórz wiele i bym sobie po prostu kliknął maksa, jakiego mogę wytworzyć i by się wytworzyło, a tak muszę stać i klikać. No ale no coś za coś, nie? Coś za coś. Oj. Oj! Zużyłem, słuchajcie, wszystko. Dosłownie wszystko zużyłem, co miałem. Jeszcze tu był gdzieś stół alchemiczny, tylko nie pamiętam u kogo. U tego ziomka chyba w chacie. Tylko wątpię, że będę mógł u niego, kurna, coś zrobić. Dobra. Poczekajcie, najpierw tak. Czy jest tutaj coś jeszcze, co zostało? I mógłbym zebrać? Nie. Dobra. Zjedzmy sobie. Idźmy do niego do środka. Mam nadzieję, że on nas nie zamorduje za to, że tu stoimy. Dobra, pani Jan, nie interesuje mnie pan. Mikstury lecznicze bym chciał. Maksymalnie dwie mogę. No to kurde, trochę mało, nie? Siemano, mogę coś u ciebie kupić? Oh, sorry. Do I know you? I'm terrible with faces. Either way, glad to make your acquaintance. I'm Jan Heber, a physician raised in Camelot and trained in the Royal Academy. No witam, witam. Pohandlujmy trochę. O! I alchemia jest. Dobra, to to. Na pewno te potki wszystkie, jakie ma. Trudno, że są drogie. Trudno. To leczy 25. To leczy 20. Dobra, to sobie weźmy. Co to jeszcze jest? W ciągu 10 sekund regeneruje 60. Dobra, to też weźmiemy. Kondycja. Kondycja. Szałwia na zdrowie. Dobra, tej szałwii tak tyle weźmiemy. I tyle chyba, nie? Czy ja coś mu mogę sprzedać? Sprzedam mu łuk i ten miecz. Ty, te zbroje po 15. No dobra, no. Nie wiem, czy niesensowniej byłoby zamiast te zbroje sprzedawać, to je wziąć i rozmontowywać u tamtego ziomka, nie? I wtedy sprzedawać te składniki. Trochę więcej roboty, ale wydaje mi się, że to jest sensowniejsze ogólnie. Bo podejrzewam, że na tym więcej byśmy zarobili, no ale to whatever. Dobra, mamy towarzystwo. Więc no cóż. Nade mną chłopaki na pewno biegają. No tak, no tak, macie towarzystwo, więc złaź tu do mnie na dół. Żebym mógł ci pierdol spuścić. Chodź, chodź. Oła, ty, gnoju. Pogrzało cię? Dobra, łap na łeb. Dobra, cyk, cyk. Dobrze, łatwo. Ale noby. Dobra, reszty nie biorę. Do spodni. W butach ich zostawiam akurat. W butach ich zostawię. Niech chociaż to mają chłopaki. Dobra, wejdźmy sobie na górę. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Bo tutaj ewidentnie coś jest. Mamy jakiegoś trupa. Oprócz trupa mamy jeszcze parę innych fajnych rzeczy. List! Sir! 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 Ser, znalazłem dezertera, ale nie wiem, czy zdołamy wrócić. Mgły dziwu są blisko i widzieliśmy w pobliżu wrogie siły. Jeśli nam się nie uda, wiedz, że służba pod twoim dowództwem była zaszczytem. O, a tu mamy kolegę na górze. Który by chciał dostać w łeb od nas. No i po co ci to było, kolego? Po co ci to było? I no wpierdol, żeś dostał. Dobra, czy tutaj w prawo coś na górze jeszcze będzie? O! O! Jakiegoś tura znalazłem. Dobra, no takie rzeczy warto zbierać, bo później faktycznie je sobie przerabiamy w jakieś życie i zawsze to, w sensie jakieś żarcie i
Zawsze to ma jakiś plus. Kurwa, ale mnie dźgnął. O, udało się zablokować, dobra. O i Claymore też się w sumie nada. Ej, dużo ich tu jest, tak szczerze. Myślałem, że to jest taka twierdza, że tu niewiele będzie tych przeciwników. Dobra, masz łeb. Dobra, na luzie. Chodź jeszcze raz. Ale nie tak szybko. Nie! Moje itemy! No trudno. Odbiorę sobie je następnym razem. Tu coś jeszcze? O, jakaś skrzynka jest. Dobra, czekam, to nic ciekawego. Tam na dole na nas itemki na pewno jeszcze czekają. O, i jest jeszcze skrzynia na bardzo trudnym. Ujujuj. Kurwa. Ej, nie wiem, czy ja to zrobię szczerze. Dobra. O! Jezus, udało się. Kamień szlifierski Morgenstern. Czy jest jakaś lepsza broń niż ta, którą mam? Claymore teoretycznie mógłby być lepszy. Teoretycznie. Ma więcej za... No dobra, weźmy tego Claymora. Tylko się zastanawiam, bo coś muszę wyrzucić, nie? Coś muszę wyrzucić. Na pewno łopaty. A, i tyle, dobra, czyli tylko łopaty. Nie, z tym Claymorem troszeczkę lepiej wyglądam. Jakoś tak mam wrażenie, że... Nie tak pizdowato przynajmniej. Filtruj. Potrawki. Chleb. I może jakąś zupę czy coś. Bo tak, potrzebuję coś, żeby faktycznie... O, jakieś 5 HP mi odnowiło. Także to jest git. Tego już bym w samych butach zostawił. O! Ale ta gra się nade mną lituje, nie? Dopiero co wydałem wszystko, co miałem. W sensie przerobiłem wszystkie żarcie, co miałem. I tu cyk, gra mi dorzuca całą skrzynię pozostałych rzeczy. O! Jeszcze miksturki leczenia możemy zrobić. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jak ładnie. Co my tu mamy? O, kolejny strażnik. Król pojedynków. Uuu. 570? Kurwa, nie mało, powiem wam. No nie mało. Dobra, tędy nie da się wejść. Czyli tędy musimy. Ej, WTF, tędy też się nie da wejść. Czyli co, od złej strony jestem? Ty, a może? Może to od tej strony powinienem? O, mamy kolejnego. Masz w łeb. Cyk. Pyk. No i co się rzucasz, gościu? Co się rzucasz? Z czym do ludzi, no? Dobra, itemsy sobie weźmiemy. Wiem, że teraz będę się ruszał jak mucha w smole. Ale no coś za coś. Przynajmniej itemków mam. Ej, ale to wszystko w tej lokalizacji. Ja tam do środka wejść nie mogę i tak. Od tej strony wchodzę na tą górę, na której byłem. A, ej, to trochę mi brakuje takiego jakiegoś zakończenia tego sensownego. W sensie jakiegoś takiego bossa, który by walczył albo coś, skoro był jeden z nich tym deserterem. A tak wybiłem wszystkich, nawet nie wiem, który był tym deserterem. Chyba, że ten deserter uciekł po prostu. No bo w sumie i tak może być, nie? Nie możesz podróżować będąc obciążonym. O kurwa, w sensie przeciążonym. O, ej, a to jest akurat fajne. To jest akurat fajne, tylko co mi tutaj tyle waży? Ty, co tu tyle waży? Filtruj od ciężaru. Bo ja przebiłem o 30 kg, nie? To trochę dużo.
To trochę dużo ogólnie. A te zardzewiałe stalowe pancerze tyle ważą. Dobra, jeszcze coś za 2 kilo. No i git. I teraz mogę się teleportować. No, no i w pytkę, dobra. Dobra, not bad. Teraz to wszystko rozmontować. Bo nie będę tego sprzedawał. Trzeba to wszystko rozmontować. U tego kowala. Bo według mnie to jest sensowniejsze. Więc uwaga, uwaga, gdzie jest nasz kowal? Siemano, zanim pójdziesz do domu, stary, bo i takie rzeczy mogą się tu wydarzyć, to rozmontujmy dużą część tych rzeczy, które tu masz. Jakieś łuki. Te stalowe pancerze przede wszystkim, nie? No bo jednak one zawierają tą rudę żelaza, która nomen omen się nam przyda. Dobra. Ten czekan jakiś. Łopat nie będę rozmontowywał. A bo tu długi łuk jest w ogóle. Ja myślę, że to jest krótki łuk, w sensie ten sam, który mam. I ja cały czas z nim biegałem. Dobra, bierzemy ten długi łuk. Może będzie trochę więcej obrażeń zadawał przynajmniej. A ty ziomek, kim ty jesteś w ogóle? You alright, newbie? Have you already been to the refugees? I can't believe they just hanged poor Cole like that. Kim jest Cole? What a mess. Cole came to us with a group of refugees from some nearby villages. They were looking for shelter from, well, everything that's been happening here. Bandits, the weirdness, the Del Reader, hunger. I was happy Fergus let them in and allowed them to stay. You'll meet them in the village. They live in the buildings up high. But ever since they showed up, a wave of thefts has swept through the village and the keep. Nobody caught the thief in the act, but one of the retired keepers, Tadgan, insists he saw Cole sneaking out of the victim's quarters at night. I don't believe that, drunkard. I think taking care of the local community is the duty of the Horns of the South. Ja powiem tak, kolego, to ja kradłem, ale... Wait! If you ever meet Patrice, poor Cole's widow, please give her these flowers. Dobra, dam jej, dam jej, no. I know it's not much, but I'd like her to know she's not alone. I support her and the other refugees. And I am sure that there are more of us. Dobra, dobra, przekażę jej. Znaczy, nie interesuje mnie to za bardzo, ale no dobra, no już. Skoro tak, to niech będzie. Niech będzie. Siemano, Fabregas. Słuchaj, mam kolejny nieśmiertelnik. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to tu masz list. And there's another blow to our already decimated garrison. Peace be with them. Do I want to know how they died? Bandyci. I understand. Thank you. Bandyci, mój drogi. What's so important about meeting Brandon that keeps you here? You came from nowhere, started helping around. Got paid jack shit for your struggle. Honestly, I have no idea why you stick around despite my best efforts to drive you away. Słuchaj. To sprawa między mną i kapitanem. Well, that's true. But please accept my apologies first. I know I royally screwed you over on that last job. I just had to know if you'd make a run for it when the going got tough. And it will get tough real soon if we don't take care of a certain issue. If we fail now, there's a high likelihood we'll be hanged by the end of the month. O, proszę bardzo. Jak to się wiąże ze spotkaniem z kapitanem? Let me explain. No. Camelot isn't happy with the situation in the south. And I just heard they've sent a knight of the round table, Galahad the Pure, to investigate what's going on here. I don't know what they want to investigate, especially since they've been giving us the silent treatment for months. But if a knight is coming here, well, there's something serious going on. Mam wrażenie, że będziemy się z tym żołnierzem bić później, ale jeszcze nie wiem. Dobra, ale dalej nie wiem, co to ma wspólnego. The truth is that you can't see the captain because he's not here. Co kurwa? I couldn't tell you. I couldn't tell anyone. And if I wasn't wrong about you,
and I can count on your help. I'll tell you where he went. You just have to promise me that this entire charade stays between us. Or Galahad co, kurwa? Will hang the entire garrison. Jak go tu nie ma? Nie no, bez jaj. Dobra. Mów, co mam zrobić. Brandon went to the All Mother's Temple to speak with the Dal Riada. I don't know what he wanted to achieve. I assume he wanted to negotiate a ceasefire. Or maybe he wanted to rile them up against a common enemy. The scum that roam our lands. But right now, I'm not sure he's even alive. And that would make my situation considerably worse. And if he is alive, then Camelot and many keepers would consider his actions treason. If you really care that much about seeing him, you'll have to find a way to their camp and enter the temple. I don't even know if it's possible to get inside their camp and make it out alive. But if you do manage to get back here somehow, I'll owe you an ale at Ron's. That's it. Piwo? I consider our deal done. Nie, dobra, gościu jest jakiś kurwa odklejony, nie? Gościu jest jakiś odklejony, on mi proponuje kurwa piwo za uratowanie kapitana. To jest hit jakiś. Spierdolony hit, nie? To u ciebie można było kupić, bo ja już nie pamiętam. Dobra, te goździki kupię wszystkie. To kupię wszystko. To kupię wszystko. Co masz jeszcze na ten? Szałwia, no i zajebiście. Borowiki kupię wszystkie. I te kupię wszystkie. Dobra, nic więcej od ciebie, gościu, nie chcę. Aha, no idźmy skraftować troszkę medów jeszcze. Bo one na pewno nam się przydadzą. Dobra. Jest coś jeszcze, co mogę tu skraftować, co daje mi HP? Chyba nie. Wołuje nie cześć, weźmy... Dobra, to nie. I rozkład, okej. Okay. Dobra, no gidno. 16 poziom alchemii. A może jeszcze te zęby sprawdźmy u niego. Jest pewien strażnik, mordo, wiesz? Lanzo knows very well what he must do. I'm sorry, but there's nothing else I can do for him. Either he removes the tooth, or it will keep hurting. Wspomniał coś o lekarstwie. Yes, his grandma's miracle medicine. I honestly don't have time for village superstitions. I had to confiscate the recipe as well, lest he tries making it himself. As if I don't have enough problems already. Czy mogłeś mi ją dać? No, I thought I made myself clear. If you want an excuse to drink yourself to oblivion on moonshine, just drink the moonshine. No need to add other potentially dangerous ingredients. Potencjalne niebezpieczne to znaczy co? Well, to be fair, the base recipe is pretty harmless. But what if someone decides that if they don't have carnation, it's perfectly fine to substitute it with devil's snare, since the color is more or less the same? Czyli bimber, goździki. Or sage with wolfsbane because leaves are leaves. I'm sorry, but I know these people well enough not to trust them with something like this. O, właśnie, więc jeśli połączę bimber, goździki i szałwę, otrzymam lekarstwo? What? How do you... You know what? Fine. Do whatever you want. But if it causes you to shit yourself for 3 days straight, don't come running to me. Dzięki, stary. Mogę ci jakoś pomóc? Why would you, though? Don't you have better things to do? Nie. Well, if you're not in the mood for sharing, then I won't ask. You might have more success getting people to trust you with their personal matters if you were a little bit more forthcoming, you know? Nie. Co to ma za znaczenie? Back in Camelot, I knew a mercenary who had a very similar view of the world. He wasn't very happy when he got too old for his line of work. Then, there was nobody willing to give him anything to do. Do you know why that was? Because nobody cared about him, just like he never cared about anyone. I'm pretty sure he's dead now. Huh, see? I don't even know. But all right, if you're a mercenary, then I do have a job for someone who'd be willing to risk their life in exchange for material goods. Dokładnie. Dokładnie tak jak mówisz. Mów, co zrobić. To the point, eh? All right. I need someone to perform a ritual within a stone circle nearby.
You go there, read a spell, do whatever needs to be done, come back and tell me exactly what happened. Co WT w ogóle? No dobra, niech będzie. Wygląda, że jakby potrzebował snu. Nie, dobra, to już nic więcej. Leg na ból zęba, mamy recepturę. A, mieliśmy mu przynieść, nie? Co ja tu potrzebuję? Szałwi 3 sztuki. Kurwa mać, a ja całą szałwię przejebałem już. O nie! O ma! Zajebiście, dobra. Kupuję. Dobra, leg na ból zęba, 1 sztuka. W ogóle przywraca 90 punktów zdrowia przez 30 sekund. Ej, szczerze zajebisty jest ten leg na ból zęba. Dobra, bierzemy. Jeden oddamy jemu, resztę sobie weźmiemy. Bez przesady już. Niech i tak się cieszy, że mu to załatwiłem, nie? Mordo! A, you're back! How's the remedy? Proszę bardzo. Thank you. Oh, I'll finally be able to eat something. Here, take this as my thanks for your help. O, o, maksymalne pi... Co? Czekaj, tylko gdzie to jest teraz? Kurwa, a, to tu jest, dobra. To nie, jeszcze coś miałem na stałe. O, kondycja na stałe. Użycie każdego rodzaju strzału powoduje również zastosowanie... I fajne. Maksymalna mana na stałe. Zwiększenie uniku to nie. Ej, ja tego chyba użyłem, a to ma działanie czasowe. Tego co się orientuje. No trudno, dobra, dobra, no. Jest jak jest, no. Co się wydarzyło, to się wydarzyło, nie? Gdzie my mamy w ogóle jakąś następną misję? O kurwa. O kurna, dobra, czyli na samej północy mapy. No kawał do przejścia w sumie. Kawał do przejścia, jeszcze tutaj ten jedwabny szlak mamy. Czyli tam w zasadzie południe mapy mamy skończone. Teraz bierzemy się za północ. No okej, słuchajcie, no okej. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i zachęcam też do wspierania, bo jest taka możliwość. Obok przycisku subskrybuj jest przycisk wesprzyj. No i co? Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!